Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxim, a to jest kolejny odcinek z gry Shop Equip. I oto my. Tak wyglądamy. Dziwnie, się uśmiechamy. Nie? Dobra, cóż. Kolejny dzień zacznijmy z naszym sklepikiem, ale wcześniej to sobie wyrąbmy i postawmy może jakieś meble lepsze. A chcę nabyć meble ze skillami. Muszę pokombinować, żeby jakieś nowe meble nabyć. A one są tu. O, pierwsze nabyjmy. Nabyjmy. Muszę szafkę odblokować. Dobra. Oraz counter i weapon rack. To się samo przez się rozumie i to jest taka holder. Zapomniałem słowa. Stół, kurde, stół! No i tu jeszcze weapon hat i armor rack, to już normalnie. I jak to odblokowaliśmy, to możemy zmienić sobie i kupić szafkę, zmienić sobie inny mebel i kupić na przykład szafkę, w której możemy umieścić potionki. I nie tylko. Chcę też, o! Ten oto mebel. Postawmy, wiecie, tak żeby nasi kochani... O! Nasi kochani customersi mieli go blisko. I co jeszcze? Jak na razie chyba tyle. Bo mamy 990 HEV. Tu jeszcze jakieś inne, których nie odblokowałem, są rzeczy. No dobra, na razie nam starczy. Tak więcej nic więcej nie umieścimy. Więc kupmy coś. Co jest na czacie? Czasie, co jest na czasie? Nic na razie. Dzień musimy otworzyć w ogóle. Ale sobie wybierzmy misję. Jakąś, która da nam dużo fajnych punktów. Może to, że 5 podków musimy sprzedać. I w takim razie te 5 podków sobie zamówimy. Jakiś mieczyk, tarcze, buty, rękawiczki. Okej. Dużo jakichś rzeczy takich w miarę tanich. Odporność na ogień. Shielda już miałem, ale... Czy są tu hełmy? Kaski? Dobra. O, już za dużo, Holender, zagalopowałem się. Chesty. Chestów na razie nie potrzebuję. Okej. Zamówiłem. I zaraz to wszystko sobie tu poustawiamy. Z biegiem czasu, jak to się nam zacznie sprzedawać, wtedy dopiero będę mógł nowe meble kupić. No więc poczekajmy na przesyłkę. DHL, szybko. Mogło to w ogóle się nie przesyłać podczas... nie mieć cooldownu podczas robienia tego sklepu. Podczas... gdy w ogóle jest między dniami. Czas między dniami. Okej, mamy potionki i możemy umieszczać je. Więc umieśćmy tu na półce. 5. Okej, miecz. Tutaj się umieści, tarczę tutaj. Okej, budki. Zresztą muszę O kurde, co to było? Coś czasło, a nieważne. Coś u mnie czasło. 155 dajmy marży na buty. Jak będzie za dużo, to obniżymy. O, rękawice. Tu też 155 marży. Dobra. Rękawiczki, proszę bardzo. Tu jeszcze miejsce. Jak tu się dorwać do tego? O! Pięknie. Zostaje nam jeszcze jedne rękawiczki. Okej, tutaj też. 150. No, 6. Marża. Na poty. Tarcze 155. Na miecz nie daliśmy, to muszę go wziąć. I nie, jest. Dobra. To odpuszczmy. Dzień drugi. Okej. Uff. Poczekajmy, może będą pierwsi klienci już.
Zresztą sprawdzę jedną rzecz. Czy ja im to sprzedaję po 150? Marża 150, to rozumiem. Aha, nie dam wyjścia. Więc muszę podnieść tą marżę tu do 175, przynajmniej żeby w sklepie im się bardziej nie opłacało niż u mnie z ręki, nie? Tak. Gdzie może potki normalnie damy? Toż tak o tyle. Te potki na tyle. 170%. Żeby nie przesadzać też. Okej. Pięknie. No, zapraszam klientów, drogi. W sumie mogę też posprzedawać w międzyczasie mi do ręki, jak coś nie chcesz ty. No idź. Ty sobie idziesz. Tym, co idą, sprzedać nie będę. Okej. Tym, co idą do wyjścia, to sprzedawać nie będę rzeczy. A czy właśnie tym, co idą, będę sprzedawał rzeczy, a tym, co wchodzą do miasta, to mogą wstąpić do mojego sklepu, więc... Chwila. Czy mi się wydawało, czy ktoś wszedł do sklepu? Wydawało mi się. Nie muszę ciągle stać w sklepie. Szkoda. O, o, o! Pierwszy klient! Kup coś, proszę! Proszę, kup! Potka kupiła! Jej! A może chcesz jeszcze rękami? Co ty kupiłaś? Miecz! Dziękuję! Udanego dnia życzę! Oh yeah! Sprzedałem dwie pierwsze rzeczy! Uczcijmy to! Miecz, mówicie? Kupię dwa miecze. Może... trzy tarcze. I potionki. Musimy im sprzedawać do łapy, nie? Kikamisy z potionkami zrobimy. Jeszcze jeden miecz. Jeszcze jedną tarczę. Czy nam starczy? Nie. O! Tak może być. Nie mam nic do sprzedaży, więc muszę poczekać. No, zapraszam, zapraszam. Zaraz pójdę przeglądać, czy nic w śmieciach nie ma. O, jest. Więc w innych śmieciach też coś jest. Ale dużo klientów idzie. Może któryś z nich coś chętnie u mnie kupi. Tu nic w śmieciach nie ma. Tu. O, jest coś. Ale niestety... nic, co ma jakąkolwiek wartość. Sprawdźmy jeszcze... chyba mamy dwa śmietniki do obczajenia. Kurde, grzebie w śmieciach. A, na zamówienie przyszło. Dobra. Już nic nie ma w śmietnikach. No, mój kliencie, kup coś. Dobra. Duszyczko. Nie! No idź, cholerę. Wzięła i tylko zobaczyła. No dobrze. Jeszcze tu. Pięknie. Dajmy na 180, żeby nie raziło. Co kupisz, co kupisz, co kupisz? Tarczę kupił. Dziękuję za usługi. Dziękuję za to, że kupiłeś coś, stary. Potionki uzupełnijmy na szafce. O, ktoś rękawiczki mi ładnie, nieładnie tutaj przestawił. Wiecie co? Sprzedam komuś, kto ucieka już. O, ty chciałeś rękawiczki? Serio? Rękawiczki. Proszę. Dobra, 60. Dobra, dobra, dobra. Ty nic nie kupiłaś, więc chciałaś może miecz. Dobrze. Pięknie. Ty odchodzisz już, stary. Masz miecz. A ty co, pewnie wyszłaś ze sklepu, zostawiając burdel. Co ruszyłaś? Miecz ruszyłaś. Wiedziałem, wiedziałem, że coś w tym stylu było. Ktoś jeszcze ucieka ode mnie? Nie, wszyscy idą w moją stronę. Dobra. Czuję, że zaraz przyjdzie tutaj mnóstwo klientów. Ale w tym czasie wybuduj... Czy ja mogę budować? Nie mogę budować w tym czasie. Ej, nie mogę nic budować w tym czasie? Szkoda. No, no, kup coś, dobra. Nie chcesz nic, to potka. Też nie chcesz potka. Niedobra ty. Ty uciekasz tamtą stronę, więc... potion, tak.
Też uciekasz? Daniel Brindley. Ciebie już obsłużyłem. Tutaj dużo ludzi idzie. Czego ty chcesz? A ty już masz swojego płotka. Ty chcesz czego? Nie widziałem, co tam kurde bleblasz. O! Chyba już sprzedałem. Ale muzyka nie. Coś sprzedałem! Buty! Buty sprzedałem! Dobra. I coś jeszcze. Coś sprzedałem. No, potionka. Może chcesz jeszcze jednego, stary, nie? To nie. Uzupełnijmy. O, tutaj sobie ma tylko potki. Będę musiał się zaraz udać po zaopatrzenie. Ojej! Mam punkty za misję. Więc dajmy sobie inną misję. Jakąś wymagającą. No, nie ma żadnych, więc kup te potionki sprzedajmy. Mam tylko jeden miecz. Klatę też kupmy. Ja się z dużą... za dużą marżę je da się sprzedać. Więcej tarczy. I tyle. Coś ktoś kupił. Potionki. Pięknie idą. Jeszcze kupmy w takim razie jeden. Kurde. Potion jeden. Coś jeszcze za dużo kupiłem. Czysta. Dobra. To zamówmy. Hehe. Potki się sprzedają. Jakie są trendy teraz? Gold plate helmet. Wspaniale. No nie mam akurat go. Ej! Odkładaj na miejsce. Jakbyś była taka dobra. Wszystko stoi ładnie. Mogę sprzedawać potki właśnie. Tarczy chcesz? To wstąp do mojego sklepu. Sprzedajmy. Justin Zamaitis. Jest też potka. Zaraz będzie zamówienie w sklepie. Jej! Kolejny quest z potkami. Zbierajmy punkty, żeby móc ulepszać wszystko dookoła. Ty już gadałem z tobą. Ci idą w stronę mojego sklepu. Ty kupiłeś potka? Ode mnie już. O! Śmieci. Co ty masz? Kokonat. Jej. Nie wstąpisz? Wstąp do mnie. No wstąp. Zapraszam. Potki po przecenie. Rana zaplecze powinienem mieć już. O! Dziung, dziung. Tarcza. Ty. 170. Marża. Wy idziecie sobie, to sobie możecie kupić ode mnie miecz. Ewentualnie. Tarczy potrzebujesz, tak. Masz miecz, to tarczę do kolekcji, nie? Okej. Okej. Ty. Potki muszę sprzedawać, żeby mieć misję. O! Klient! Witam! Czego pan oczekuje? Nie się pąta oczy moje, wypierdzielaj! Niewdzięczniku! A ty, pan, co chce pan? Pan, co chce? Zapraszam. Ukradłeś! Ty mały chomie! Dokładnie. Z złodziejami, tylko mieczem. Ty nic nie chciałeś? A, przepraszam, muszę ciało sprzątnąć. Bo się tutaj, wiecie, złodzieje zalęgli. Bum, nie ma. Wiecie, jak są złodzieje, to oni kradną nam rzeczy. I jak te rzeczy, jak te trupy leżą potem, to nam spada zachęcenie? Nie, inaczej to określę. Spada zainteresowanie naszym sklepem. Tak przynajmniej z autopsji wynika. Okej. Okay. Klientka, dzień dobry. Czego pani sobie życzy? Zapraszam na dział z potionami. Nie chciała pani potka? A może z ręki pani przyjmie? A nawet z ręki pani nie chce przyjąć. Won. No, wieczór. Kto tu jeszcze jest? Coraz mniej ludzi. W końcu się ściemnia.
O, pan tam odchodzi. Pan niczego nie chciał? Proszę. Łaskawy będą. Sprzedam panu drożej o 150% tylko. Prawie cena hurtowa. Pani ma już miecz. Potka się. O, właśnie, tu musiałbym kiedyś jakoś dojść. Nie wiem, jak się wchodzi do baru. O, dzień dobry. Nie chciałbym pan wodka? Serio? Serio? Really? Naprawdę? Myślałem. Ta gra nie jest jeszcze w 100% dobra. O, ktoś popełnił grzech. Dobra. Już nic chyba nie zejdzie. Chociaż... Zamówię jeszcze... Nie, mam dużo do sprzedania. To sprzedam, a potem ulepszę sklep. Ty nic nie chcesz? O, pięknie. Zbroję chciałeś. Posprzedaję tym w karczmie ludziom. Może zechcą. Proszę. Nie wierzę. O, ktoś kupił tarczę. Ale to fajnie wygląda. Ty. Nie chcesz. Pan kupił tarczę. No. Kolejny grosz. A może jeszcze miecz do... O, wiedziałem, chciał pan. O, ale fajne. Chce pan sprzedać może sombrero? Za 1300. Niestety nie mam tyle haju, wy. Ale fajne sombrero, gościu, miałeś. Właśnie, jaką misję jakąś mam? 5 i 5, a to kiedyś, jak w następnym odcinku. Na razie będę robił odcinek na dzień. Znaczy, jeden dzień w grze, jeden odcinek. Potem się zobaczy, czy będę przyspieszał, czy zwalniał. Potrzebujesz Sworda? Gościu z sombrero mi ucieka. To sombrero jest drogie, naprawdę. O, ale dużo śmieci. Już nic chyba nikt nie kupi. Będę musiał więcej tych rzeczy umieścić. Jakieś nowe działy porobić. Na przykład armory, na przykład osobno rękawiczki. Wiecie, żeby to wszystko było w miarę dobrze rozdysponowane wszędzie. Zobaczmy po śmieciach. Chyba ostatni raz, 2 minuty zostały do końca dnia. Nic. No niech poleci coś legendarnego. Niekiedy ludzie głupi są, wyrzucają legendarne itemki. Nic nie ma. Ostatni śmietnik nam został. Może akurat nam się poszczęści. Dun 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 dun. Dun. O! Pięknie! Gold plate shield. Wow! Powiem, że może ktoś kupi. Hehe. Pani, gold plate shielda. Nie, za drogo. Ha, chciał pan. A pan co? Pan co? Coś mi tutaj pan ruszył. Tarczę. Coś mi miecz ruszył. Ha. Zwierzęta. Potrafią tylko ruszać nie swoje rzeczy. Minuta do końca. Nikt nie chce gold shielda. Pani gdzieś idzie sam. No proszę pani. Gold Shield też nie. Jaka szkoda. Christian Butter. Head. Nie chce pan. O, niech pani zaczeka. Uciekła mi. A wy? Wy poszliście sobie. Nie chcecie nic ode mnie? Nie chcecie na przykład Gold Shielda? Nie. A pani? Aj! Kurde, taka ładna tarcza, a nikt nie chce. Fiuch. Nioch, nioch. Tyle ludzi ucieka. Nie chcecie naprawdę Gold Shielda? Po przecenie oddam. Za darmo, nie, przepraszam, za darmo nie oddam. Mech. Mech. Gold Shield. Gold Shield. Aj! Chyba jak coś jest nie tak, nie będą chcieli. Ty chciałeś. Masz może już jak drugą chcesz tarczę, jak masz jedną. Może stąp do mojego sklepu. No uciekasz, tak, bo już koniec dnia. Niedobrze. To tym uciekającym może wcisnę tarczę. Tarcza, 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 prawie za darmo. Prawie za darmo, tarcza, halo.
Dobra. Nic. 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 Absolutnie nic. Jo. Uciekli. No cóż. Tak się zakończył dzień. Jesteśmy na plusie. Mamy zresztą tu statystyki. Sprzedałem. O. Zarobiłem 2646. I tutaj mam. Tutaj mam całe wszystko opisane, statystyki. Ile wydałem. Nieźle. Shop has been saved. Czy jest zapisane. Cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie. W następnym odcinku postaram się troszkę przebudować jeszcze sklep. Dodać jeszcze tutaj obok taki stół, żeby ładnie to wyglądało. Potem jeszcze jakieś szafki, poustawiam na nich poty. Co jeszcze? Jeszcze kilka rzeczy zrobię. Myślę, że będę dalej sprzedawał i dalej rozwijał swój mały sklepik. Potem odlokuję itemy, które są lepsze, na przykład dla barbarzyńców. O, na przykład tier 1. Może dla łotrów, nie wiem. Napiszcie mi, magowie, łotrowie, druidzi czy barbarzyńcy. Dobra, to by było tyle. Trzymajcie się, ludzie. No i cześć!